Na stadionie w Śmiglu trwają intensywne prace remontowe. Właśnie w takiej scenerii podpisana została umowa na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 300 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego, w którego imieniu podpis złożył członek zarządu Jacek Bogusławski. Jak informuje burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, w ramach zadania powstanie czterotorowa bieżnia z nawierzchni poliuretanowej o długości 400 metrów wraz z prostą o długości 120 metrów. Co roku staramy się realizować projekty, które są najbardziej potrzebne tutaj właśnie w regionach. Bardzo się cieszę, że pani burmistrz z państwem złożyła ten projekt tutaj do nas, do samorządu województwa wielkopolskiego na te zadania lekkoatletyczne. Cieszę się, że ta bieżnia, która powstaje, wiem, że ona będzie na szerokość, sprawdzimy, 5 metrów ma być. Będą też 4 tory, czyli nasi przyszli olimpijczycy na igrzyskach olimpijskich, mam nadzieję, że w Paryżu, będą mieli tutaj możliwość potestowania i przygotowywania się do igrzysk tych w Paryżu, a na pewno też będzie to potrzebna dla państwa, dla tych osób, które na co dzień funkcjonują w Śmiglu, w całej gminie, żebyście mogli z niej korzystać. Stadion zostanie wyposażony także w nową skocznię do skoków dal oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień.